Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świetniuksa. Jak widzicie ten ekran od Elecrow, to jest Crow Vision 11.6 cala, dotykowy, to już wiadomo, że będzie Macanko, a Macanko dzisiaj będzie, uwaga, nietypowe. Pamiętacie tego pacjenta, ostatnio co na nim Manjaro stał i zdawałem relację po trzech miesiącach, to teraz dobrze ludzie na nim stoi coś innego. Proszę bardzo, zrobiłem sobie z niego chrombuka. Nie na Chrome OS Flex, który dla mnie no nie, 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 nie. E, tu stoi FideOS. Zobaczycie sobie, jak na tym sprzęcie to tu chodzi. Teraz bym zaprosił na e, chwilowy fragment, my powiedział sponsorski, e, ponieważ są urodziny Elecrow. Przyjrzymy się im promocji. Elecrow to producent płytek PCB z siedzibą Shenzhen w Chinach. Jest międzynarodowym dostawcą OS czyli Open Source Hardware i sprzętu otwarto-źródłowego, który służy, pomaga i rozwija użytkowników, a także inżynierów na całym świecie od 2014 roku. Firma ma na celu wcielenie w życie innowacyjnych pomysłów, zapewnia fachowe wsparcie techniczne i zaawansowane usługi produkcyjne, w tym produkcja płytek PCB, projektowanie 3D i drukowanie 3D, także cięcie laserowe drewna i akrylu, pozyskiwanie komponentów, formowanie, fryzowanie CNC, usługi montażu podzespołów i całych zestawów. Elecrow z okazji 10. rocznicy zorganizowało kilka eventów z ciekawymi nagrodami, a także oferuje duże zniżki i kupony dodawane przy zakupie na ich stronie internetowej dla każdego zainteresowanego. Jeżeli jesteś resellerem, dystrybutorem, także dla Ciebie przygotowano ciekawe nagrody, zapraszam na stronę internetową Elecrow po więcej informacji. Z okazji dziesięciolecia Świat Linuxa życzę Elecrow wszystkiego najlepszego, z okazji urodzin i bardzo dziękuję za bardzo miły rok współpracy. Dzięki, za, że się nie przeklikali tego, tego ekranu promocyjnego, powiem to tak. Chociaż najważniejsze jest, jak możecie, proszę, jak nigdy, albo już bardzo rzadko proszę, klikajcie w te linki na dole, co są do ich promocji, do ich tych, bo to naprawdę bardzo, bardzo pomoże we współpracy mojej z nimi i tak dalej. tak. A czasami naprawdę fajne rzeczy dostajemy. Tak jak ten ekran, ekran dotykowy, przecież to od nich dostałem rok temu, tak? Więc naprawdę myślę, że Warto, po prostu warto się wspomagać nawzajem, powiem to w ten sposób. Naprawdę, oni bardzo pomogli sprzętowo kanałowi w fajnych rzeczach do tego kompletu. tak? E, dobra, to tyle. Zapraszam gorąco na film miłego oglądania i tak jak mówię, Macanko też będzie przy okazji Sorry, że tak ten. E, I ten. Wesołej zabawy. Dobra, tak na szybkości, stronka internetowa projektu, dziwnie to wygląda, nie wiem, przetłumaczone na polski, w ogóle to tłumaczenie też jest takie średnie, ale słuchajcie, to jest oficjalna strona projektu FydeOS, czy Whiteos. nie mam pojęcia jak to się dokładnie wymawia, to jest pro, projekt chiński, tak, chińskich deweloperów, ale uwaga, jest otwarty, jest dostępny kod źródłowy, więc jak ktoś jest zainteresowany, albo się boi, nie wiem, malwareu, rootkitów, Albo czegokolwiek tam innego, to może sobie kod przejrzeć. Zresztą społeczność to przeglądała raczej już wiele, wiele razy. Gdyby coś było nie tak, to by już dawno wyszło tak. To są projekty, to jest, znaczy w ramach projektów jest dużo podprojektów, można powiedzieć. Łącznie ze zrobionym Chromium OS na Raspberry Pi i innymi tutaj rzeczami. Więc to możecie sobie ładnie tutaj ogarnąć, gdyby ktoś miał ochotę i tak dalej, i tak dalej. De facto, cały ten projekt WDOS to jest odpowiedź na można powiedzieć, goodlowski projekt Chrome, Chromebooka, Chrome OS, tak? Chrome OS to jest system operacyjny na Chromebooki. Mówiłem o tym wcześniej, kiedyś w filmie, tam zapraszam do większych rozjaśnień. Istnieje coś takiego jeszcze jak Chrome OS Flex. To jest odprojekt, można powiedzieć, Chrome, Chrome OSa, z tym, że przeznaczony na zwykłe, normalne komputery. Jednakże ten Chrome OS Flex jest mocno obcięty, jest tam dużo rzeczy niezbyt, niezbyt teges, mi się też również wiele rzeczy nie podobało. Również był ten filmik. Zapraszam do tego filmu. Oglądajcie sobie, tak jak mówiłem, Chrome OS Flexa, gdyż ja zamierzam się tutaj skupić na fight, na FIDE. W ogóle podstawą i, i Chrome OSa od Google' i FIDE jest po prostu projekt Chromium. Od tego się wszystko zaczęło. Stronka internetowa, można sobie zobaczyć w przeglądarka. Chromium to jest pierwsza rzecz, i Chromium OS który jest jakimś tam podprojektem tego wszystkiego. Sore, bo mi tu kota, kota szaleją znowu, tak. Dodatko, co to jest, to mamy ten fight. Pobieranie jest bezpłatne, z tym, że istnieje tu parę wersji tego projektu, słuchajcie. Jeszcze jedna ważna rzecz, pokażę Wam to na tym laptopie, ponieważ on mi tam działa. Chciałem to zainstalować na moim Ryzenie 1600X, na moim testowym, testowej herze z Nvidią 1070. Nie działa, wiesza się w połowie, próbowałem i nagrywać przez Bentoya i normalnie na USB i na SSD USB. Nie działa, to po prostu nie działa. Ale chodzi bez najmniejszego problemu na tym laptopie, on tam zresztą zostaje, wszystko Wam ładnie tutaj wyjaśnię. Możemy sobie to zainstalować na różnych generacjach naszych komputerów, albo Waszych komputerów. Jak chcecie zrobić tego, powiedzmy bardziej zaawansowanego korumbuka coś takiego, macie trzy różne wersje tutaj, tak? Jedną ze starszymi, dla starszych komputerów, drugą trochę nowszych, z grafiką intelowską i tak dalej, tak dalej czy AMD na przykład albo Intel możecie sobie odpowiednią wersję tutaj wybrać. Dodatkowo jest wersja dla VMware osobno jest zrobiony tutaj obraz, który pobieracie, podpinacie pod VMware jest ok. Tu jest jakiś wideo dla Ciebie i dodatkowo jest jeszcze dla SBC, tak? Czyli dla Raspberry Pi 5, 5B, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś chciał to sobie odpalić, są również osobne wersje na Raspberry Pi 400 i P4B. Dodatkowo są tutaj wersje płatne również, bo są takie. Słuchajcie, ale ta nasza bezpłatna całkowicie jest jak najbardziej w porządku. Ona nie jest bardzo ograniczona. Możecie zobaczyć sobie to tutaj w tej tabelce. Aby ktoś potrzebował dodatkowe ewentualne funkcje, nie wiem czy wsparcie, cokolwiek innego, to mógłby się zainteresować wersjami płatnymi. Tak to mniej więcej wygląda. Cała informacja jest dostępna tutaj. Jeżeli chodzi o jakieś tam śledzenie i tak dalej tak dalej, to tak jak ja mówiłem, projekt jest otwarty. Jest tutaj licencja dostępna, możecie ją sobie przeczytać. Ja tam przeglądałem pobieżnie i nie ma jakiegoś wielkiego, nie wiem, zbierania danych pod AI czy tam innych dziwnych rzeczy, tak normalne po prostu zbieranie typu, że taki i taki komputer i tak dalej. Każdy Linux praktycznie to robi. Gdyby ten system był bardzo niebezpieczny albo nie wiadomo co jeszcze, to ludzie by o tym pisali i nie byłby tak popularny, jaki jest, a jest naprawdę bardzo często używany. Dodatkowo, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jest tutaj specjalny sklep WDOS App Store, gdzie możemy pobierać jakieś dodatkowe aplikacje. Plus oczywiście mamy wbudowanego na przykład z, z Chromium, ta, znaczy z, z tego, z przeglądarki Google Chrome, tak, czyli ten sklep Chrome, który jest, możemy instalować sobie apki, plus tam jeszcze parę innych rzeczy. Dobra, żeby nie przedłużać, lecimy na żeby sprzęt, zobaczycie jak to się po prostu tutaj zachowuje na tym tym. No i witam na pulpicie 8440p, tutaj mamy fydeos. Tak to nam mniej więcej wygląda. Od razu mówię oczywiście stary graber przez VGA musiał być podłączony, dlatego trochę rzędzimy tutaj kursorek. Jakoś nie jest perfekcyjna, ale przynajmniej coś nam tutaj yy, można powiedzieć, widać. Słuchajcie, to jest postawione na żywym sprzęcie. Yy, ja tu się zalogowałem chyba za pomocą konta swojego takiego testowego można powiedzieć do tego sprzętu. Yy, co jest bardzo fajne, to podoba mi się, bo wygląda to identycznie, praktycznie jak Flex. Może jest lekka różnica, ale zresztą sami to sobie ocenicie. Proszę bardzo, z rzeczy, które mi tutaj nie działają, nie działa Bluetooth i nie działa również Wi-Fi w tym modelu. Nie wiem, może trzeba to jakoś odstawić odpowiednio albo coś. Niestety, tak to nam się zachowuje. Co działa? Przyciemnianie ekranu. Znaczy, Wy tego nie widzicie, ale przyciemnia mi matrycę tutaj bez najmniejszego problemu. Zewnętrzny monitor tutaj jest nie jest w ten sposób robiony. Możemy przełączać sobie w prosty sposób tutaj motywy na ciemny, na jasny. To jest przyciemnienie akurat, ale ciemny motyw też mogę sobie tutaj włączyć bez najbliższego problemu. Fajnie, bo wszystko jest tutaj pod ręką. Naprawdę bardzo dobra sprawa. Z tego co mówiłem, albo nie mówiłem w intro, to będzie tutaj podłączę również ekran dotykowy od Elecrow, czyli Crow Brynżę cala. i zobaczymy, pomacamy sobie, jak to będzie chodzić na dotyku. Bardzo jestem, że tak powiem, tego ciekawy. Tutaj możemy przejść sobie do funkcji. To oczywiście są. Właśnie jeden z kolegów mnie wyprowadził pod ostatnim filmem z Manjaro i tym laptopem, że to nie jest rdzeniowy i 7K 640M, tylko to jest 2 na 4 To jest dwórdzeniówka dwurdzeniówka i dwa, dwa wątki, znaczy dwa rdzenie, dwa wątki, w ten sposób to wygląda. Nie? No dobra, wracając do tematu. Tak jak mówiłem, Wi-Fi nie działa, nie ma sensu. Bluetooth nie działa nam tutaj. A tu chyba jadę na jednak na koncie offline. Chociaż już nie pamiętam nawet, ja jeszcze nawet nie pamiętam szczerze mówiąc. Dobra, wygląd, jeżeli ktoś ma Chrome OS, znaczy tak, Chrome OS albo Chrome OS Plexa, to jest mu to bardzo wszystko ładnie bliskie. Również gdy ktoś używał GNOME na normalnym Linuxie, powiem to w ten sposób, to też się tutaj połapię, tak. Po prawej, oczywiście, menu, można sobie wszystko ładnie tutaj poustawiać. Touchpady, myszki, jest dużo tutaj fajnej konfiguracji. Ja powiem tak, że sobie siedzę na tym od przedwczoraj, chyba albo od wczoraj, chyba od przedwczoraj to mi się wydaje, yy, i wiem, że ten system tutaj zostaje. To będzie idealna dla mnie maszynka do pisania, yy, dlatego że chodzi to szybko, chodzi to naprawdę wydajnie. Yy, kolejna rzecz, która jest bardzo dobra dla mnie, to jest to, Jeżeli ja sobie zamknę pokrywę tego laptopa, to on się hibernuje, tak? Wszystko jest fajnie, czy tam sobie usypia, jest pięknie. I teraz na Chrome OS Flex jakiego budziłem, za każdym razem musiałem wpisywać hasło do konta. Szlak mnie trafiał przy moim 40 znakowym haśle. Nie da się tego minąć. Na Chrome OS Flex nie ma takiej możliwości. Po to to jest zrobione. Na Chromebooku czy na Chrome OS zwykłym jak najbardziej taka opcja jest. Na Chrome OS Flex nie. Tutaj, jeżeli chodzi o FydeOS, bez problemu nam temat tutaj ogarnia i nie trzeba żadnego hasła tutaj wpisywać. Jest autologowanie logowanie. Dzięki Ci, dobra człowieku! Coś to po prostu wymyślił, tak. Wyświetlanie: no tak jak widać, mam dwa monitory tutaj podłączone, znaczy dwa, no jeden zewnętrzny to jest graber, i matrycę wbudowaną. Tak to nam się tutaj prezentuje. Wy to widzicie full HD. Tak jest. Dźwięk: wszystko ładnie no, tutaj pracuje, bo sobie sprawdzałem, więc naprawdę jest fajnie. Zarządzanie pamięcią można sobie tutaj podpiąć sambe Oczywiście ze względu na to, że to jest oparte na tym chromium, coś tam jest to ograniczone, jeżeli chodzi o dostęp do kernela bodajże nie jestem Może się da, nie wiem. Nie da się podpiąć NFS-a udziału network file sharing, tak? Ale działa samba bez najmniejszego problemu. Bardzo fajnie działa, ja to sobie zrobiłem, więc powiem to tak spoko. Zresztą to powinno być widać. Dodatkowo jest uruchomiony tak zwany kontener z Linuxem, gdyby coś ktoś potrzebował, gdybym ja potrzebował na przykład sobie pogrzebać coś tam, to tam jest Debian, bodarzy 11 albo 12, już nie pamiętam dokładnie więc to jest zrobione w ten sposób jak personalizacja ustawić to może naprawdę fajnie oryginalna tapetka jest zupełnie inna ja sobie to ustawiłem w ten sposób. Możemy dać ciemne tło. Proszę bardzo. Komuś pasuje? Super. No dla mnie to jest trochę zbyt ciemne to wszystko. Takie takie naprawdę czarna, czerni i tak dalej. Jakby to było bardziej szare, byłoby dla mnie lepiej. Ale ja zostawię jasny, bo teraz jest jeszcze w miarę jasne na, na zewnątrz, na polu, więc ten. Kolory uzupełniające to można sobie dodać, pozmieniać, jak ktoś chce ogarnąć ten. Tapetek jest sporo standardowych, więc można sobie albo samemu dograć, albo wybrać. Nie wiem, czy tu znajdę oryginalną tapetę. Chyba nie. Nie, chyba nie znajdę oryginalnej tapety tutaj, jaka była. No nie jest najpiękniejsza, no ale da się przeżyć, nie? Da się przeżyć. Standardowo ustawione Bing, ja bo jednak Google tapet znaczy tą wyszukiwarkę. Tak jak widzicie, zablokuje ekran, logowanie automatyczne tutaj jak najbardziej jest. Na pin także możemy sobie ustawić, jest bomba. Można zrobić wiele pod kąt użytkowników, więc ty tylko ja będę na przykład, ale nie wiem, babcia, kod, drugi kod, trzeci kod i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, tak? No więc można sobie to fajnie pokonfigurować. Jest to, myślę, system w miarę bezpieczny i ok. Kolejna rzecz. Zarządzanie aplikacjami mamy. Teoretycznie mam tutaj Androida wybranego, bo jest możliwość odpalenia tutaj na tym systemie programów z Androida. APK to jest taki chyba, sklep się instaluje i tak dalej, i tak dalej. Tutaj u mnie to nie działa. Nie działa dlaczego? Bo tutaj jest Nvidia. Po prostu jest napisane wprost: DOS nie wspiera Nvidii. Jak widać ekran się wyświetla, wszystko niby jest ok. co jakiś czas potrafi się zresetować sterownik ekranu, po prostu robię takie pyk, robi się czarny ekran, ale ładuje się wszystko z powrotem w sekund, nie wiem, to dwie sekundy może trwa i wszystko nam wraca do tego co było, nie? No ale taki efekt nam się tutaj na Nvidia. dzieje. Problemów nie powinno być żadnych na Intelu i na Radeonach, na AMD ogólnie, tak? I Android wtedy także działa. Nie działa ten podsystem androidowy na NVIDIach. Mi to całkowicie powiewa, lata jak flaga różnych krajów, więc obojętne, tak? Nie ma przymusu logowania się do Fideos Community czy Fideos Store. Nie ma, po prostu nie musicie tego robić. Nie sobie wisi tyle. Jest Chrome, Web Store, można tego używać. Można również używać, tak jak mówię, tego podsystemu Linuxowego, tak? Czy działają aplikacje GUI? Nie wiem, nie sprawdzałem. Ja tego tutaj nie potrzebuję. Najważniejsze rzeczy są. Gdyby zresztą miał jakieś wady wzroku czy czegokolwiek innego, można sobie tutaj temat doustawiać jak chce, tak? czyli dźwięk, napisy i tym, tym tego rodzaju rzeczy. Więc naprawdę jest bardzo fajny, rozbudowany system. Drukarka. Drukarka działa bez problemu. Nic nie instalowałem, żadnych sterów. Tylko ją włączyłem, to jest drukarka po Wi-Fi ona sobie idzie. Tylko po Wi-Fi nie ma USB podłączonego. I działa i skaner i działa drukarka. Sprawdzałem. Bez problemu. Żadnych kupsów, żadnych rzeczy nie trzeba tutaj konfigurować. Naprawdę jest po prostu moim zdaniem w porządku. Bardzo fajnie jest to zrobione. Co tutaj mamy? Środowisko programistyczne Linuxa. To jest właśnie to o czym mówię. Tutaj się tworzy można powiedzieć taki kontener Linuxowy. Ja sobie stworzyłem 10 GB standardowo. Jak widać takie rzeczy są, Linux może mieć dostęp do mikrofonu i tak dalej, i tak yy, dalej. Zaraz będę to postaram się odpalić i tak dalej. I nie jest w porządku. Dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Nie, nie można standardowo odpalić rzeczy ani z Windows'a, ani plików Deb z Linux'a, flatpaków i innych dziwnych, znaczy flatpaki. Może się da. Chociaż wątpię, bo to jest raczej nastawione wszystko na przeglądarkę, w ten sposób to zrobią. aplikacji na Androida, to też nie wiem, nie używałem tego. Niby debugowanie ADB jest włączone. prywatność prywatne i tak dalej, wiadomo, ustawia się to każdy tak, jak tutaj będzie chciał. Język jak widać jest po polsku, wszystko jest polonizowane. działa bardzo fajnie. No nie ma na co bym tu powiedział bardziej, że to powiem narzekać, nie? Przeglądarki plików... A to mamy to, to są drukarki skanery, to jest to samo chyba. Ustawienia w ustawienia, automatyczne logowanie. Jeżeli ktoś potrzebuje zdalny dostęp, zdalny Pulpit, można sobie to włączyć. E, tu jest dziwna rzecz. Tak zwany Developer Mode, i on teoretycznie według tego, co deweloperzy tutaj piszą, umożliwia nam dostęp do konsoli, do RUTA tego wszystkiego, że można sobie side loadować tak zwane aplikacje, APK, znaczy APK z Androida. Jest tutaj Shell i tak dalej, i tak dalej. Jest niby root, dostęp do roota, popatrzcie się, to niby wszystko jest, ale ja to włączyłem nie działa u mnie. Nie wiem dlaczego, czy jest to wina systemu, czy jest to wina tego laptopa, czy jest to wina Nvidia? nie wiem. Może ja się nie umiem do tego po prostu dostać. Ja by to chciał spróbować i tak jest. Od razu powiem teraz, tak w środku filmu, jak to się ogląda to fajnie, to się dowie, jest multiboot można znaczy dual boota można z windowsem zrobić ja tego nie próbowałem ale jest opcja albo czyścimy dysk do zera albo instalujemy obok innego systemu czy to windows czy linux jest taka Opcja, gdyby ktoś to e, potrzebował. Ja tu sobie oglądałem ładnych parę godzin, nie będę wam tego puszczał, a może by to poleciało, może nie, bo to jest chyba wolne, tak, chociaż nie wiem, czy otwarte, czy nie. W każdym razie żadnych zawiasów, dziwnych rzeczy, parę godzin ładnych oglądałem te teledyski różnego rodzaju i tak dalej, tak dalej. Zero problemów. antyetycznie, tutaj jest bajka, chodzi szybko i aktualizację można sobie tutaj włączyć automatycznie albo samemu ręcznie robić. Jeżeli komuś jedno, jeden pulpit to jest za mało, klikamy, dodajemy sobie dodatkowe pulpity, ile tam na przykład chcemy, i przełączamy sobie między nimi na przykład. Tak jest taka opcja. Jedna aplikacja tutaj, druga coś tam, trzecia coś tam, i w ten sposób to wygląda Menu mamy tutaj, w ten sposób jest to zbudowane, zrobione. Mamy tutaj również spis skrótów dla biszowej. Gdyby ktoś był przyzwyczajony albo wolał sobie z klawiatury, prosto pisząc, tak nie odrywając ręki do myszki, jest taka opcja. Skrótów jest bardzo dużo, można je przedefiniować, więc naprawdę jest ok. Każda jedna znaczy przeglądarka, każdy jeden podprogram ma swoje skróty, których możemy używać. Nie musimy, ale możemy, więc jest mega, mega naprawdę. A będziecie długo na tym pracować, te skróty wejdą do głowy to to jest bajka praca wtedy tak. Kolejna rzecz, która nie działa tutaj niestety u mnie, może będzie działać gdzie indziej, to jest ta kamera. Włącza się, wyłącza, włącza, wyłącza, nie ma obrazu, po prostu nie działa. Jest dość, tak jak mówię, stary laptop i tak to się niestety tutaj zachowuje. jak gdzieś, jakiś inny program to odpalałem, gdzie mi tą kamerę pokazało bez problemu. No, jeżeli chodzi tutaj o przeglądanie plików, też jest bardzo przyjemnie. Można sobie to menu grupować, tak jak widzicie, ja tutaj sobie porobiłem w ten sposób, tak? Czyli bierzemy jedną rzecz i przesuwamy ją na FideOS. Dziękuję, do widzenia. Kasować się tego chyba nie da. No nie, da się tylko kolor zmienić takie rzeczy, nie? Teraz tak, pliki miały być. Weszły nam pliki, proszę bardzo. Dostęp do tych rzeczy, które mamy w kontenerze, tak jak najbardziej jest. Więc jeżeli coś tam sobie znagramy, skopiujemy i, tak i tak dalej, to dzięki temu możemy sobie tam wejść. Osobno są do rzeczy androidowych, osobno do rzeczy pobranych tutaj przez ten. Sprawdziłem, jest możliwość odpalenia Netflixa, bo to, to mam, mam po prostu wykupione i temat działa. Trzeba ściągnąć jeden pliczek, on tam mówi prosto jak. Wy tylko wskazujecie, wskazujecie dany plik, potem po pobraniu. To jest wszystko i to nam po prostu działa. Tutaj mamy katalog, akurat na moim nasie, powiem to w ten sposób. Również jest to normalnie przedtem widoczne. Nie będę wam tego pokazywał, no bo. Teges. Tak no, co tu mamy jeszcze? Fire to jest chmura chyba teoretycznie, do której możemy się zalogować, gdyby ktoś chciał. To jakieś tam miejsce możemy gratis ewentualnie mieć. No, możemy sobie włączać, wyłączać, ewentualnie trybie jasny, ciemny itd., itd. Więc naprawdę jest po prostu w porządku. Oczywiście prawy przycisk myszki. Możemy sobie pokonfigurować, gdzie ta półka dolna ma być, czy ma być automatycznie ukrywana, czy nie. Również był tutaj, coś, to było, dostęp do y, rzeczy Google'a. Y, była taka opcja, chyba sobie to po, pokasowałem wszystko, w każdym razie można tutaj y, bezpośrednio się dostać do rzeczy Google'owych, tak, czyli tam dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Klep, proszę bardzo, to wygląda w ten sposób, made by Fado S, bla, 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 bla. Tu mamy niby aplikacje androidowe, tym, że u mnie to po prostu nie działa, nie. No, tak to się mniej więcej zachowuje. Teams, no to wiadomo, że wyglądy, przyglądy, extension i tak dalej, webupy. wszystko tutaj mamy dostępne, więc nie jesteśmy ograniczony do nie wiadomo czego. I wiadomo, że są jakieś tam Discordy, tylko one zrobione na zasadzie web webappów, no bo cały system jest zrobiony jako system chmurowy, można powiedzieć w ten sposób, nie? TikToki, nie TikToki, YouTube, disk drive, bajka naprawdę jest po prostu tego dużo. I powtórzę jeszcze raz, nie ma normalnie możliwości instalacji tutaj y, oprogramowania z Linuxa. Do tego możemy wykorzystać sobie kontener, y, który tutaj jest. Zaraz do niego tutaj przejdę sobie konsola, gdzie on tutaj jest. Terminal. Proszę bardzo, ja mamy tutaj jedno środowisko, akurat es, ewentualnie SSH możemy sobie dodać. Włączmy sobie tak, dajmy sobie pingwin. To nam się ładnie szybko ładuje, powiększamy, żebyście coś widzieli na komórkach. I teraz tak, nie wiem czy NeoFetch tutaj jest, bo to jest Debian zwykły. Proszę bardzo. Dwunastka, przepraszam, tu jest dwunastka. Tak to wygląda. Tak to mniej więcej nam tutaj wygląda, tak to się zachowuje, tak? Ten Windows, znaczy nie Windows, Debian zajmuje 92 MB, bo to jest goła konsola, tak? Tutaj wam pokazuję oczywiście te rzeczy, które widzicie, to maszyna wirtualna z kontenerem. To samo zajętość dyskowa. no wiadomo, że to nie jest całego Chrome OS, znaczy, Fight os tylko tego, co jest wewnątrz, tak? Tego VDB, czy jak to się nazywa, 1.8 GB to zajmuje w tej chwili, no bo nie ma GUI, nie ma nic. To można sobie zrobić. Czy można jakoś wy, wyciągnąć te, nie wiem, zainstalować środka, to na i to odpalić? Nie wiem, nie próbowałem. Czytajcie dokumentację, może taka opcja jest. Ja czegoś takiego robić tutaj nie potrzebuję. Właśnie, kolejna fajna funkcja, która tutaj jak najbardziej istnieje. Popatrzmy sobie tak, bierzemy sobie to menu, znaczy okno. Wiadomo, że je można dać tutaj, gdzieś tam na dole, przypiąć i tak dalej, tak dalej. mam drugi monitor, nie? Dodatkowo, jak sobie poczekacie chwilę tutaj, to można sobie to ładnie podzielić, tak? Można też zrobić tak zwany tryb pływający do danego okna. Odpalamy to w ten sposób, dziękuję. I teraz odpalimy sobie tutaj przeglądarkę to ona odpala się pod spodem i tak można z każdą praktycznie aplikacją nam tutaj zrobić, tak? Dajmy sobie w ten sposób częściowo, to ładnie się ułożył wtedy częściowo, nie? E, tak nam to tutaj, słuchajcie, dobrze, ludzie, wygląda. Dobra, mam nadzieję, że tak mniej więcej przegląd macie, widzicie, jak to się plus minus zachowuje. Tak jak mówię, no, no normalnie na, patrząc na matrycę laptopa jest dużo szybciej, dużo to jest responsywniejsze, Tutaj przez to, że mam stary graber podłączony, bo camlink nie jest widziany w tym trybie VGA i tak dalej, przez konwerter to wszystko idzie, to już kolejny raz mówię, tak? To tu na matrycy jest bajka, to jest bardzo płynne, szybkie i jest po prostu w porządku. Jak widać nawet ten czas nagrywania, ja 20 minut już to nagrywam i mi się sterownik nie zawiesił grafiki, tak? Znaczy zawias polega na tym, się czarny ekran, mijają 2-3 sekundy, buch, pojawia się z powrotem i to potem normalnie jakiś czas działa, tak? No jak widać w tej chwili już nie wiem, system stoi pół godziny około i działa normalnie. No dobra, przejdźmy sobie jeszcze na, teraz na macanko, bo myślę, że tu większość rzeczy już wam mniej więcej powiedziałem. E, to teraz sobie pomacamy na tym tablecie Elecrow. No i... No i tyle. Zrobimy podsumowanie filmu, tak? Przepraszam, no, ale muszę to nagrać telefonem. Nie dam rady po prostu inaczej, bo nie mam jak tego podłączyć. Musiałem ten ekran podłączyć tutaj do mojego tego skalera, a wtedy nie mam jak nagrywać kamerką tego, tak? No nidyrydy, ale jest podłączony i działa. Przepraszam, że w ten sposób. Popatrzcie sobie jak to pracuje. Klikamy sobie tak i działa to bez problemu. To jest, tak tak jak mówię, przepraszam, nie mam statywu nawet w tej chwili, żeby to ogarnąć. Proszę, dajmy sobie dojść tutaj do, do ekranu, tak? Włączmy sobie w ten sposób. Buch. Czy pojawia się klawiatura ekranowa? Nie, ale jest możliwość jej włączenia jak najbardziej, to to wiem. Weźmy sobie drugi ekran, znaczy ten. Palmy sobie inną aplikację, weźmy sobie na przykład to. Odpalmy sobie do kompletu cokolwiek innego. Yy, moment, odpalmy sobie, kamerami, mi nie ruszy. Odpalmy sobie pliki, tak? Proszę. Działa bez problemu, najmniejszego. Linux, ust kurde, to co się dzieje na Waylandzie, to co się dzieje na X11, to jest koszmar. A tutaj bez problemu temat działa, dlatego zawsze powtarzam, mój, mój ekran dotykowy, to jest od Elecrow, Crow Vision 11 cali, jest sprawny. To, co się dzieje, koszmarem jest tylko i wyłącznie Wayland i to drugie. No dźwięk. No musiałem dźwięk wyłączyć i ten, no tak jak mówię, przepraszam za jakość ten, no i tak to w sumie jest 4K nagrywane tą motorką, mam nadzieję, że obraz będzie w miarę dobry, tylko skaczę trochę tak. No, jakiś statyw załatwić, dodatkowy statyw na, na, te, na telefon. W każdym razie, temat działa, obsługuje się naprawdę bardzo przyjemnie i szybko, tak? To jest dokładnie to, żeby nie było. No, przechodź. Proszę. Działa? Tak, to jest dokładnie ten sam komputer. I teraz mamy to tutaj, na zwykłym, zwykłym tym, tak? No tyle, myślę, że, że widać jak to działa, jak to się prezentuje jest jak najbardziej w porządku. Okej, okay, kończymy ten filmik, mam nadzieję, że Wam się podobał i zobaczyliście jak to sobie pracuje. Tak jak powiedziałem, ten system u mnie tutaj zostaje yy, i naprawdę jest po prostu na tyle co, co działa jest w porządku. Nie chce mi się kombinować z tym Linuxem tutaj, yy, ustawiać to wszystko i tak dalej i tak dalej, że ją ma służyć tylko jako maszyna do pisania praktycznie. Yy, z rzeczy, które może mi tu brakować to jest na przykład balina Ether albo Imager yy, do nagrywania yy, Obrazów tak, ale zawsze mogę robić sobie tę komendą DD, zrobić tam odpowiedni alias, wiadomo o co chodzi. Ściągam tam po prostu w kontenerze Debiana, to jest prosta rzecz. Yy, nagrywam sobie tam i mam praktycznie to samo. Tak, nie muszę wszystkiego klikać w GUI, nie mam takiej potrzeby. Fajnie, aż, tak? dzięki za oglądnięcie, Mam nadzieję, że coś ten system Wam pokazał. Może parę osób przynajmniej go zdecyduję potestować. Bo do takich podstawowych rzeczy jest naprawdę idealny. To jest moje zdanie. Jeszcze raz zapraszam, żeby pod filmem klikać w te linki od Electro, Nie tylko że tak powiem marketingowo, ale także dlatego, że po pierwsze, pomoże to bardzo kanałowi w ze współpracy z tą firmą to jest pierwsza sprawa. Pomoże tej osobie, której link jest tak zwany referencyjny. To nie jest mój, tylko jakiejś tam osoby od marketingu. Tam to jest druga sprawa. Po trzecie, może Wy sobie coś tam znajdziecie fajnego, zamówicie albo cokolwiek innego, albo po prostu zobaczcie sobie, jakie tam fajne promocje mają. Albo ten i tamten nie. Nic Was to nie kosztuje, a zawsze możecie być na plus. I kanał też może być troszeczkę zawsze do, plo, do przodu. tak? Ja bardzo dziękuję wszystkim, wspierającym, oglądającym, łapkującym i, i tak dalej, i tak dalej. No, tak jak mówiłem. Zostaje, zostaje, bo dobrze się po prostu temat tutaj spisuje. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Gorąco mocno zapraszam do następnych filmów. E, zobaczcie sobie ewentualnie jeden z tych 800 filmów na kanale, który jest. Na tym moim kanale Linuxowym. 800 filmów na temat Linuxa i okolic. No jest trochę, jest trochę przez te 5 lat. Gorąco zapraszam. Trzymajcie się po papa. Cześć!